Siemanko, ja jestem NZ. Dzisiaj witam Was w przeglądzie modyfikacji. Zapraszam. Okej. Modyfikacją, którą chcemy Wam dzisiaj przedstawić, będzie Mo Chickens. Modyfikacja to dodaje do naszej gry hordę chorych kurczaków, o których już za moment, ale najpierw parę słów o tym, gdzie się znajdujemy. Jako że dzisiejsza modyfikacja będzie dodawała do naszej gry kurczaki, wybrałem miejsce, które będzie adekwatne do tej modyfikacji, czyli wioskę. A żeby wszystko nabrało takiego fajnego smaku, wybrałem fajny texture pack, który będzie nam tworzył tutaj taki fajny klimacik. Wszystko możecie znaleźć w opisie i sobie pobrać. Dobra, przejdźmy już do modyfikacji. No dobra, pierwszym kurczakiem, który dodaje nasza modyfikacja, jest Cold Chicken, czyli kurczak z węgla. Pragnę także dodać, że każdy kurczak jest nas wrogo nastawiony i posiada różne sposoby oraz umiejętności do tego, by nas zabić. Dobra, sprawdźmy, w jaki sposób spróbuje nas pokonać kurczak z węgla. Już widać, że ma taki ciemny upierzenie. Dobra, sprawdźmy, ile nam zabierze serduszek i co nam zrobi. Bije nas po pół serca. Dodaje także slowness, dzięki przez co nie możemy zbyt szybko przed nim uciekać. I tak to wygląda. Okej, kolejnym kurczakiem jest Iron Chicken, czyli kurczak z żelaza. Sprawdźmy, co on w sobie posiada. Wygląda w sumie jak zwykły kurczak, ale różni się tym, że jest o wiele bardziej wytrzymały od normalnego kurczaka i nas otruwa. Przez co może bardzo łatwo zginąć i jest to dość, kurcze, silny mob dodany przez modyfikację, który może nas z łatwością zabić. Kolejnym już kurczakiem dodanym przez modyfikację jest Giant Chicken, czyli kurczak olbrzym. Okej, sprawdźmy, czy będzie on naprawdę taki duży. Fuck, jakie bydle! Jakie to jest mocne! Fuck, on nas zatruł. Spowolni, bo nie możemy uciekać. Gdybym nie miał shaderów, sprawiłby także, że wokół siebie nic bym nie widział. I jest to jeden z najsilniejszych mobków dodanych przez modyfikację. What the fuck?! Kolejną kurą jest Ender Chicken. Chciałbym także dodać, że każdy z kurczaków posiada ilość życia odpowiadającą normalnemu kurczakowi występującemu w grze. No dobra. Czym jest Ender Chicken? Bo też jestem ciekawy, czy będzie to taki mały posłaniec Endermana. Na potrzeby tego stworzyłem noc, aby nam nie uciekł, bądź też tutaj dziś nie zginął. Dobra, chodźmy w las. I spójrzmy, jak on działa. Fuck, ale jakie to szybkie, widzicie? Zapieprza mały motorek. Okej. Okay. Weakness 4. Ole, silna bestia. Te kurczaki naprawdę są potworne. Okej. Czyli podsumujmy, Ender Chicken biega o wiele szybciej, posiada duży, naprawdę duży atak, zadaje nam weakness 4 oraz to, że nic wokół siebie nie widzimy. Kolejnym kurczakiem jest Cookie Chicken, czyli ciasteczkowy kurczak. No zobaczmy, co on w sobie ma. W sumie, tak patrząc po nazwie, wydaje mi się, że on powinien być przyjazny dla nas, ale zobaczymy. Okej, już widzę, że nie jest, bo już na nas leci. I jest takie charakterystyczne kropeczki, czyli ma przypominać nam kurczaka. Dobra, sprawdźmy. Gdy uderzy nas kurczak ciasteczkowy, dostajemy speed 4 i nausea, czyli zaczyna nam falować ekran. Dość dziwne. W sumie taki speed może nam nawet pomóc przed ucieczką przed takim kurczakiem, więc nie jest aż tak tragicznie. I kurczak też nie zadaje nam aż tak dużych obrażeń. I zabijamy go sobie jak normalnego kurczaka. Ale fozo! No dobra, teraz przyszedł czas na Golden Chicken, czyli złotego kurczaka. Zobaczymy, co on w sobie ma. O, tym razem pójdźmy sobie może tędy. Okej. Jest żółty, charakterystycznie. W sumie nie przypomina nam złota. Ale jest żółty, to już wystarcza. I tak, blindness 2 zadaje nam otrucie. Nie zadaje nam aż tak dużego damage'a bez tutaj armora. Zabiera nam po półtora serduszka, więc nie jest aż taki silny. Jest to jeden z takich słabszych, powiedzmy sobie, kurczaków i pada już po jednym uderzeniu mieczem.
No dobra, kolejnym kurczakiem jest Emerald Chicken. Czyli kurczak z emeraldów. Zobaczmy, jak on tutaj się prezentuje. Oczywiście kurczak w odcieniu oczyjemnej zieleni. Dobra, co nam będzie tutaj zadawał? Kręci nam się w głowie po jego uderzeniu. I to jest jedyna jego sposobność zabicia nas. Czyli po prostu nas otruwa. I atakuje, zabierając nam 2,5 serca, więc jest już silniejszy. I pada już po dwóch uderzeniach mieczem. Czyli jak standardowy kurczaczek. Przed nami zostały już 4 ostatnie kurczaki, a tymczasem zajmiemy się Skeleton Chicken, czyli kolejnym kurczakiem, który będzie przypominał nam takiego szkieletorowego kurczaka. Sprawdźmy, jak będzie nam tutaj się prezentował. Podejrzewam, że będzie dość mocno upodobniony do szkieleta występującego w Minecrafcie i być może będzie do nas strzelał łukiem, którego nie ma. Ale sprawdźmy, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Okej. Okay. Faktycznie strzela do nas z łuku, którego nie ma. To jest dobry kurczak. Okej, okay. Ile nam zabiera po takim strzale? Zabiera nam po jednym sercu. Zatrucia nam nie daje, bo przez strzał przecież nie może. I w ten sposób to wygląda. I zabijamy go już po dwóch uderzeniach mieczem. Kolejnym kurczakiem jest Diamond Chicken. Sprawdźmy. Chciałem wam też powiedzieć, że drop z tych kurczaków czasami w ogóle nie wypada, ale jeżeli już wypadnie, to prawdopodobnie wypadną pióra i zwykłe jajka, czyli nie możemy tutaj liczyć na przykład, że po zabiciu diamentowego kurczaka wypadnie nam diament. Dobra, sprawdźmy, czym on się tutaj charakteryzuje. Ma taką trochę bardziej błękitną barwę niż zwykły kurczak. I co on nam będzie robił? Ma dość spory atak i dość spory slowness i nie mogę uciekać i za chwilę mnie znowu zabije. Jest źle. Dobra, zabijmy tą mędę, bo mnie zabije na spokojnie. I właśnie diamentowy kurczak także jest trochę bardziej odporny niż zwykłe kurczaki. Kolejnym kurczakiem jest Lapis Chicken, czyli kurczak stworzony z lapisu. Podejrzewam, że będzie miał charakterystyczną niebieską barwę. Sprawdźmy. Mam trochę mało życia, więc boję się, że może mnie nawet zabić, ale sprawdźmy. Zabiera nam po pół serduszka, więc naprawdę bardzo mało. I zadaje nam slowness 2, dzięki czemu ciężko nam będzie przed nim uciec, choć i tak wprawdzie nas nie dogania. I pada po jednym uderzeniu miecza. Diamentowego oczywiście. Okej, okay, na ostatni ogień idzie Redstone Chicken, czyli kurczak zrobiony z redstone'u. Zauważcie taką zależność, że większość kurczaków, które zostały dodane przez modyfikacje, są zrobione z surowców, które możemy sobie na spokojnie wydobyć w Minecraftowym świecie. Dobra, czym charakteryzuje się ten kurczak? Ma czerwoną barwę i zobaczmy, czy będzie tutaj godnym przeciwnikiem. What the fuck? Odrzuca nas dość bardzo, dodaje nam speed oraz nas podpala, więc jest dość silny i gdyby nie woda, prawdopodobnie bym zginął na jednego hita, więc przed tym kurczakiem lepiej się ustrzegać i nie wchodzić mu w drogę. I to by było na tyle, ziomeczki. Mam nadzieję, że modyfikacja wam się spodobała, że odcinek także przypadł wam do gustu i pochwalcie się w komentarzach, co o niej myślicie, bo szczerze mówiąc, nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że kurczaki potrafią być aż tak wredne. No dobra, przyszedł czas, by się pożegnać. Jeżeli się spodobało, oczywiście zostaw kciuka w górę, jeżeli chcesz zostać ze mną na dłużej i pooglądać więcej odcinków z modyfikacji bądź innych, zasubskrybuj mój kanał. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Siemanko. We'll never say goodbye.